Cześć, tu Ernest! Dzisiaj o 2 w nocy wraz z nowym sklepem do wiadomości przytrafiła informacja, że już wkrótce na pole walki wkroczy bomba cienia. Zniknij w cieniu. Zbranie w maskowaniu potrafi zaskoczyć. Tym maskowaniem będzie prawdopodobnie prześwitujący fioletowy duch naszej postaci. Jest to kolejny raz, gdy w świecie Fortnite zostanie wykorzystana anomalia do stworzenia nowego przedmiotu. Najpierw otrzymaliśmy przenośne wyrwy, które najpierw pojawiały się tylko na mapie, a teraz kostki cienia z 6 sezonu, które widzicie teraz w akcji, zostaną spakowane do granatu. Po rzuceniu takiej boby pod siebie zamienimy się w fioletowego ducha. W tej formie możemy przebijać się przez ściany raz na jakiś czas, będziemy wyżej skakać, nie otrzymując przy tym obrażeń od upadku i oczywiście jesteśmy mało widoczni. Wadą tego przedmiotu będzie brak możliwości używania broni oraz budowania. Skintracker.com udostępniła animację rzucania tego przedmiotu. Leci ona teraz w tle i to tyle jeśli chodzi o animację. Reszta wejdzie do gry w aktualizacji zawartości. Spodziewajcie się jutro, najpóźniej w środę. Co do dźwięków, to FNBR Unreleased udostępnił wszystkie dźwięki tej broni. Posłuchajcie sami, moim zdaniem, najciekawszych momentów. Dajcie znać, co o tym uważacie. Poza tym to wczoraj o 18 odbył się kolejny event z Luną. Na górce tuż obok zalewu zdobyczy pojawiła się plansza ze świecącymi panelami. Każdy panel miał 100 milionów punktów zdrowia. Co każde 100 milionów zadanych obrażeń, panel zmieniał swój kolor. Kolejno z czerwonego na zielony, a z zielonego na niebieski. A z niebieskiego na czerwony i tak w kółko. Za zadanie my gracze mieliśmy ustawić wszystkie panele na ten sam kolor. Na początku brakowało trochę porozumienia, ale później to już nie było takie trudne. Bo aż w 20 minut cały event się zakończył. Naładowana runa wróciła na swoje miejsce, a wulkan zaczął puszczać z siebie jeszcze gęstszy dym. W temacie monitorów na razie bez zmian. Na ten moment tylko jeden monitor wyświetla odbijacze. Co ciekawe, to radary tego budynku są skierowane na skarbiec. Możliwe, że to z tego skarbca wydostaje się sygnał obrazka odbijacza i rzeczywiście to jest właśnie ten skarbiec, do którego twórcy gry chowają przedmioty. Następny hologram powinien pojawić się dzisiaj o 18, a jutro o 18 powinno rozpocząć się głosowanie. Tych, co nie wiedzą dokładnie o co chodzi, zapraszam do tego filmiku. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym!